Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na test na żywo i w sumie pierwsze wrażenie i swatche i ogólne omówienie palety Affect Evening Mood. Ta paleta w cenie regularnej kosztuje jakieś 95-98 zł. Natomiast niedawno na Kokolicie, w sklepie kokolita.pl było minus 25% właśnie na produkty Affect, dlatego też się na tą paletę skusiłam. I już może Wam od razu pokażę, jak ona wygląda w środku. Mamy tutaj na naprawdę bardzo ładne, różnorodne kolory. Mamy tutaj 10 cieni, z czego 3 to są takie jakby perły, takie raczej błyszczące cienie, reszta to są maty. W każdym razie ja sobie już tak delikatnie swatchowałam tą paletę, także mniej więcej coś tam już, jeżeli chodzi o tą pigmentację, to już zauważyłam, że jeżeli chodzi o maty, to nie odbiegają jakością od palety Naturally Matte, z której bardzo jestem zadowolona i uwielbiam cienie z tej palety. Natomiast tutaj oczywiście mamy już taką bardziej szaloną kolorystykę. Nie ma tutaj matowego beżu, więc ta paleta nie jest samowystarczalna. Natomiast ja jako posiadaczka kilku palet wychodzę z takiego założenia, że ja wcale nie potrzebuję w każdej palecie matowego beżowego cienia i czarnego cienia, ponieważ jakbym miała powiedzmy 10 różnych palet i w każdej mi się ten cień by powtarzał, ja to odbieram jako zmarnowane miejsce. Wychodzę też z takiego założenia, że można zawsze sobie jakimś pudrem przypudrować okolice pod łukiem brwiowym, albo jeżeli macie puder kryjący, który daje kolor, możecie również jego nałożyć na całą powiekę, jeżeli chcecie wyrównać kolor. Także dla mnie to akurat osobiście nie jest problemem. Jak dla mnie mogłoby nawet nie być tutaj tego czarnego cienia, choć nie powiem, no jakościowo jest naprawdę świetny, natomiast mam czarny, bardzo fajny cień w palecie Urban Decay, Small, więc no ja czarnego i tak bardzo rzadko używam, a teraz mam już 2 takie cienie, więc dla mnie osobiście to już jest marnacja miejsca. Myślę, że zrobimy sobie w ten sposób, że teraz Was sobie zbliżę, wykonamy makijaż tą paletą, pokażę Wam swatche i omówimy sobie jeszcze dodatkowo tą paletę. Bazę pod cienie mam już nałożoną, jest to standardowo paint pod z MAC-a w odcieniu Painterly. Przypudrowałam sobie również okolice pod łukiem brwiowym pudrem do twarzy z Sin Skin. Pędzel, po który sięgnęłam, jest to Zoeva 221, taki puchaty. I myślę, że zaczniemy sobie tutaj od tego cienia i nałożymy go sobie w załamanie. Ogólnie cienie Affect, przynajmniej te matowe, z tego co zauważyłam, cechują się tym, że bardzo mocno się kruszą podczas nabierania na pędzel. Możecie to też zobaczyć właśnie tutaj przy tym cieniu. Ja tylko delikatnie zamoczyłam w nim pędzelek i on strasznie się kruszy. Ale z tego co też właśnie słyszałam na jednym z filmów u Hani Digital Girl, no ona się zajmuje produkowaniem cieni, więc myślę, że ona wie co mówi. A mówiła właśnie, że im cienie są bardziej napigmentowane, tym niestety bardziej się kruszą podczas nabierania. Więc ja już od jakiegoś czasu nie czepiam się o to, o ile cień faktycznie jest dobrze napigmentowany, no bo no bardzo mocno sugeruję się tym, co powiedział ktoś bardziej kompetentny ode mnie, więc jakby tutaj do tego się nie czepiam. No i dobra, otrzepałam sobie pędzelek i jedziemy. Staram się bardzo delikatnie pracować z tymi cieniami, bo tak jak Wam już mówiłam, ja je tylko sobie trochę swatchowałam, nie nakładałam ich jeszcze na powiekę. Więc wolę dołożyć sobie kilka razy na razie cienia, niż walnąć raz i mieć jakąś plamę na pół powieki, bo tak przy niektórych paletach mi się już zdarzało, ale myślę, że taka chmurka koloru przy tym cieniu tutaj w tym miejscu jak najbardziej wystarczy. Jadę sobie z nim troszeczkę wyżej. No bardzo ładnie się nakłada. Powiem Wam, no faktycznie jak na razie nie odbiega jakością od palety Naturally Matte. Myślę, że ta paleta jest naprawdę bardzo dobrym uzupełnieniem tamtej palety. Jeżeli macie tamtą, a brakuje Wam właśnie jakichś bardziej szalonych cieni. Choć tutaj też mamy brązy, 2. Ale są trochę inne niż w tamtej palecie. Tutaj mamy taki bardzo fajny, ciemny brąz, wręcz wpadający w czerń. I brakowało mi takiego koloru właśnie, bo nieraz jakimś brązem przyciemniam zewnętrzny kącik, ale on jest jednak troszeczkę za jasny. A z czernią rzadko kiedy chce mi się bawić po prostu, no bo z czernią to jednak trzeba się trochę pobawić, żeby to ładnie wyglądało. Przynajmniej w moim wykonaniu.
No a ten cień tutaj myślę, że będzie dla mnie takim ratunkiem. I mówię właśnie o tym cieniu. I podobny cień był z Glam Shadows, on się nazywał Palona Kawa. Ale ja się go pozbyłam, bo coś mi się w nim nie podobało. Teraz nie pamiętam co, nie powiem wam teraz co, ale coś mi nie pasowało w tamtym cieniu. Także bardzo się cieszę, że tutaj taki kolor się znalazł. No dobra, na razie mamy tak wstępnie zaznaczone załamanie powieki. No i jak możecie sobie zobaczyć tutaj po tym cieniu, to osyp naprawdę jest spory. No ale tak jak mówiłam, coś za coś. Spróbuję sobie pogłębić załamanie teraz tutaj tym brązem. Już tak dosłownie tutaj w samym załamaniu praktycznie. Ale powiem wam, ja naprawdę tak delikatnie, bardzo delikatnie maczam pędzel w tych cieniach i dają dużo pigmentu. Także jakbyście miały ochotę na zabawy właśnie z cieniami Affect albo te Evening Mood albo Naturally Matte, to na samym początku bardzo delikatnie, żebyście sobie nie zrobiły krzywdy. Teraz powiem wam, mam ochotę na tą zieleń, na taką większą część powieki. I spróbuję sobie najpierw nałożyć tak o palcem. O, myślałam, że trzeba będzie dawać Next Glitter Primer. Ale nawet nie trzeba. Ojejku. Ja już chciałam mówić, że pewnie będę musiała nakładać Next Glitter Primer pod to. Ale zobaczcie. Piękny jest ten cień. Ojejku. Powiem wam, że ja ogólnie nad tą paletą się zastanawiałam, jak tylko ją zobaczyłam, jak tylko wyszła, ale cały czas sobie mówiłam, że nie, kurczę, w sumie nie chcę i w ogóle, ale później jakoś tak na Facebooku wyskoczyło mi, że na kokolicie jestem minus 25%, wtedy powiedziałam, bierę. To jest znak, że trzeba kupić. I naprawdę nie żałuję. Już mi się bardzo podoba. Przede wszystkim ta paleta nie jest taka nudna, bo teraz wychodzą same te ciepłe takie palety. Te wszystkie takie typowe czerwienie albo te, wiecie, bordowe brązy czy coś takiego. Już wszystko mi się tak znudziło i przejadło, że ja tak patrzę na te palety i każda wygląda dla mnie identycznie. Na przykład ostatnio widziałam z Too Faced, wyszła jakaś nowa paleta. Ona, no, ona jest ładna. Ładne ma te kolory, ale ona ma takie same kolory jak są wszędzie. Już to wszystko było i mi się znudziło i powiem wam, że jak na razie to żadne cienie, które wychodzą, za bardzo mnie nie interesują na tyle, żebym chciała coś kupować. I powiem wam teraz, jak tak patrzę na tą zieleń, niby to jest taka zieleń typowa, nie duochrom, ale jednak trochę jest to taki duochrom, bo ona odbija się na złoto. Nie wiem, czy tutaj to zobaczycie, mam nadzieję, że na swatchach jeszcze to oddam. Więc nie wiem, czy mogę tak do końca nazwać to duochromem, ale na pewno nie jest to taki jednolity kolor. Bardzo mi się podoba. Teraz biorę pędzelek Zoeva 231 i tak sobie myślę nad tym zhejtowanym przeze mnie takim bordowo-fioletowo-brązowym kolorem i nałożymy sobie go w zewnętrzny kącik. Jest taki fiolet bordowy, nawet bym powiedziała może. Nie no, pigmentacja jest zacna. No i teraz wykorzystamy sobie właśnie ten taki bardzo ciemny brąz wpadający prawie w czerń. Bo zobaczcie, teraz niby mam przyciemniony ciemnym cieniem kącik, ale chciałabym jeszcze dodać mu głębi, jeszcze troszeczkę go przyciemnić, ale nie chcę mi się bawić z czernią. Więc biorę sobie ten cień i biorę pędzelek Jessup 237, taki malutki. Jak jesteście ciekawi mojego testu pędzli Jessup, to tutaj będziecie mieli odnośnik do filmu. Naprawdę świetne i niedrogie pędzle z AliExpress. I tak dosłownie tyci go sobie tutaj nakładam. O Jezu, ale on jest tak napigmentowany, kurde, wiecie co, ja go za dużo dałam na ten pędzel. Za dużo go nawaliłam. Dobra. Troszkę to porozcieramy. No dobra, troszkę to porozcierałam i zobaczcie teraz na ten kącik, a zobaczcie tutaj na ten. No jest różnica, nie? Tutaj ten kącik jest już troszeczkę taki bardziej głębszy, ale też się nie bawiłam z tym tak dużo, jakbym się bawiła, jakby nakładała czarny cień. No i dobra, ogólnie to nie chciałam tego fioletu bordowego, czy jak mu tam przykrywać w całości, chciałam tylko troszeczkę tu głębi dodać, no ale skoro już tutaj dałam tak dużo tego ciemnego,
to tutaj z tej strony też tak zrobię. No dobra, widzę, że miejscami wyszło mi trochę krzywo, ale w sumie jakoś tak mi to nie przeszkadza aż tak bardzo. Jak się maluję, to mój makijaż jak dla mnie wcale nie musi wyglądać jakoś tak ultra idealnie. Także jak dla mnie spoko. No i teraz weźmiemy sobie właśnie ten czarny, sprawdzimy i przyciemnimy sobie linię rzęs. Użyję do tego pędzelka L'Origine, taki spłaszczony. Wow! Ja tylko delikatnie przyłożyłam pędzelek. Tutaj tak robię z przodu, żeby on się tak, wiecie, kończył. Chciałam właśnie, żeby najbardziej napigmentowany był tutaj na końcu. Tam żadnej jaskółki nie chce mi się wyciągać nawet. Także go tutaj zakończymy tak. Troszkę mi się delikatnie osypał. Ale powiem wam naprawdę, to było jedno zanurzenie pędzelka w cieniu i to delikatnie. I jak to pięknie wygląda. I tutaj tak samo, zaczynam właśnie od końca, tam gdzie chcę, żeby on był najbardziej napigmentowany. I jadę do początku. Słuchajcie, to normalnie wygląda, jak ja bym linerem zrobiła sobie tą kreskę. No dobra, teraz płynem micelarnym sobie tutaj powycieram to, co mi się osypało. Dlatego ja wolę nakładać najpierw makijaż oczu, później twarz dopiero. Wiem, że może to nie jest profesjonalne ani nic, ale przynajmniej się nie martwię, że sobie zrobię jakieś plamy. O, i gitara. Na dolnej powiece nie mam żadnej bazy i chcę właśnie nałożyć cienie bez żadnej bazy. Jestem ciekawa, jak się będą zachowywać. Biorę sobie taką malutką kuleczkę z Jessup, jest to numerek 223. I weźmy cień, którego jeszcze nie używałam. O. Ten mi się bardzo podoba. Może to nie jest najlepsza propozycja na dolną powiekę, bo może wyjść tak, że będę wyglądała, jakbym miała zaczerwienione oczy, ale trudno. Spróbuję jakoś tak wykrzywić japę, żeby wam nie uciec z kadru. Ale jak ucieknę, to sorry. Rozcieram go tak po całej powiece praktycznie dolnej. No powiem wam, nawet bez bazy bardzo ładnie ten cień się nałożył. I teraz wracam do tego malutkiego pędzelka, którym nakładałam właśnie ten czarno-brązowy. I nim tak delikatnie tutaj chcę sobie przyciemnić tylko zewnętrzny kącik tej dolnej powieki, żeby połączyć ze sobą jakby. No tamten pędzelek troszeczkę mi podrażnił oczy, bo jak wiecie, jak oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to ja mam bardzo wrażliwe dolne powieki. No dobra, no to może w wewnętrzne kąciki walniemy sobie jeszcze czegoś błyszczącego i myślę, że użyjemy tego pomarańczu tutaj. Może to nie jest jakiś rozświetlający cień, ale żeby coś tu jeszcze troszeczkę się działo, może zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wiecie, no na pewno do pracy bym się tak nie pomalowała, nie? I ten cień też niby nie jest to taki typowy duochrom. Niby to jest taki pomarańcz, ale odbija się mocno na złoto. I teraz z tym pomarańczowym kącikiem wyglądam jak naćpana. No ale co tam? Tak wygląda skończony makijaż. We'll be right back.
Okej, tak jak to widzieliście przed chwilą, tak wygląda skończony makijaż. Powiem Wam, że mi się naprawdę bardzo podobają te cienie. Podoba mi się, jak ten makijaż wyszedł. Może nie wyszedł idealny, ale tak jak nazwa kanału wskazuje, jestem like makijażowy, nie master makijażowy, więc podejdźcie z rezerwą do mojego makijażu. I tak jak to było przy palecie Affect Naturally Matte, tak przy tej palecie matowe cienie naprawdę są przecudowne. Te błyszczące tak samo bardzo fajnie się nakładają, tylko na przykład tutaj przy tym zielonym, jak nakładałam go palcem, zauważyłam, że na palcu zrobiła mi się taka skorupa. Trzeba uważać, mi się wydaje, z tymi cieniami, żeby tutaj Wam się nie zrobiła taka, wiecie, taka twarda osłonka odmacania palcem po prostu. Także tutaj z tym bym uważała. Jeżeli dacie radę, to nakładałabym pędzlami jednak te cienie błyszczące. Przede wszystkim kolorystyka w tej palecie jest zupełnie inna niż w paletach, które ostatnio cały czas wychodzą na rynku, więc tym najbardziej urzekła mnie ta paleta. Mamy tutaj i kolory szalone, i takie, którymi wykonamy normalny dzienny makijaż, wieczorowy, karnawałowy, jaki tylko chcecie. Dla mnie ta paleta to jest must have, jeżeli chcecie mieć coś innego niż teraz wszędzie wychodzi. Jeżeli oglądacie mnie już od dłuższego czasu, to wiecie, że ja jestem pedantką, jestem też trochę taką estetką, lubię po prostu, jak coś jest dobrze zrobione, jak ładnie wygląda. Oczywiście nie chodzi o to, że paleta, czy podkład, czy cokolwiek musi być w jakimś opakowaniu, wiecie, jakimś ekskluzywnym, czy coś takiego. Ważne jest dla mnie, żeby linie były równe, żeby cienie były równo włożone. I tu w tej palecie akurat mocno się zawiodłam, jeżeli chodzi o jej wykonanie. Ja nie wiem, na ile będę w stanie Wam to oddać w kamerze. I teraz o co mi chodzi, że nie jestem zadowolona z wykonania tej palety. Jak ja ją tak przechylę, kurczę, chciałabym, żeby to było widać. Cienie nie są równo włożone tutaj w te otwory jakby, tylko tu w tym miejscu, na przykład, przykładowo na tym cieniu. Tu on jest głębiej włożony, a tu troszeczkę odstaje. Nie wiem, ja postaram się powyginać trochę tą paletę, żebyście mogli to zobaczyć. Nie wiem, na ile kamera to odda. Mam nadzieję, że to zobaczycie albo uwierzycie mi na słowo. Możliwe, że to po prostu ja trafiłam taki egzemplarz. Ciężko jest mi powiedzieć. Natomiast te cienie nie są tak jakby równo tak włożone, tylko tak lekko pochylone w tej palecie. To nie jest duży problem, to jest już takie moje czepialstwo, ale no chciałam, żebyście o tym wiedzieli, bo może wśród Was też jest ktoś, kto zwraca uwagę na takie rzeczy. Dodatkowo denerwuje mnie to, że ta paleta, jak się zamyka, to jak widzicie, to idzie tak w tą stronę, nie jest tak równo, tylko idzie trochę w tą stronę, muszę tak sobie ją, wiecie, tak przesuwać, żeby to jakoś się ustawiło, no ale no to są takie dwie rzeczy, które mnie trochę irytują w tej palecie, ale całkiem możliwe, że to po prostu mój egzemplarz jest tak zrobiony ciulato. Mimo wszystko te dwie rzeczy, te dwa minusy, które Wam teraz pokazałam, jak najbardziej nie przeszkadzają mi w używaniu tej palety. W dalszym ciągu bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego, że ją kupiłam i powiem Wam, że naprawdę mega mi się podoba. Mega mi się podoba. No każdy jeden kolor bardzo mi się podoba. Paleta naprawdę no jest świetna i będę ją polecać każdemu. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy może macie już tą paletę, a może macie tą Naturally Matte. Jak Wam się sprawdzają ogólnie te cienie z Affect? Jeżeli chodzi o pojedyncze cienie z Affect, to nie mam, nie używałam, nie wiem jak one mają się jakościowo do tych cieni w paletach, czy to jest to samo, czy może te w paletach są lepsze, albo może gorsze jednak, może tamte są jeszcze jakieś bardziej spektakularne. Nie wiem, także jeżeli macie jakieś doświadczenie z tymi paletami, to napiszcie proszę w komentarzach. Na pewno przyda się to dziewczynom, które też zastanawiają się nad tymi paletami bądź pojedynczymi cieniami. Jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, bo to bardzo mnie motywuje. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.